Nowy serial TVN i Zanussi o Olbrychskim w rolach kochanków. Cześć, witajcie, zapraszam na flash filmowy. Ruszyły zdjęcia do nowego serialu TVN Singielka. W głównej roli zobaczymy Paulinę Chruściel, znaną z występów w takich telewizyjnych produkcjach jak Watacha, Linia Życia czy Apetyt na Miłość. Singielka to pełna humoru, wzruszeń i emocji historia romantycznych perypetii, w których widzowie odnajdą swoje własne przeżycia, zapowiada producentka serialu Karolina Izert. Jak podaje portal wirtualnymedia.pl, serial opiera się na argentyńskim formacie i na antenę trafi jesienią. W księgarniach można już kupić książkę Dżentelmeni PRL-u Emilii Padoł, której jednym z bohaterów jest Daniel Olbrychski. Jak się okazuje, choć wzdychało do niego miliony kobiet, aktor nie radził sobie najlepiej w rolach kochanków. A przynajmniej tak twierdzi Krzysztof Zanussi. Daniel w rolach kochanków sprawiał zawód. To chyba człowiek bardzo nieśmiały, delikatny, pokonujący tę nieśmiałość często za pomocą tromtadracji i fałszywego napięcia. Jedyna rola, w której był kochankiem porywającym, Kmicic, przewidywała rozdzielenie z obiektem miłości, Oleńką. I wtedy jego uczucie stało się przejmujące, powiedział reżyser. Co więcej, ze słowami Zanussiego zgadza się także Andrzej Wajda. A w serwisie Onet Film dzisiaj rozmawiamy z aktorem, który z rolami kochanków nie miał żadnych problemów. Nie muszę niczego udawać i ściemniać, mówi. Teraz Pola Ruda, bo o nim mowa, możemy oglądać w filmie Ant-Man. Szczegóły w naszym serwisie. Polecam i do zobaczenia w kolejnych fleszach. Cześć!